Duża część polskiego społeczeństwa ma problem z nadmierną masą ciała. Większość chciałaby jak najszybciej pozbyć się zbędnych kilogramów. Pamiętajmy, że diety restrykcyjne powodujące zbyt szybki ubytek wagi nie są polecane. Dieta odchudzająca musi być dietą racjonalną, opartą o kilka bardzo prostych zasad. Pierwszą z tych zasad jest urozmaicenie, oparte o właściwy wybór produktów spożywczych. Zalecane proporcje spożycia poszczególnych grup produktów spożywczych przedstawia piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, która stanowi model prawidłowego żywienia każdego zdrowego człowieka. Posiłki powinny być możliwie jak najbardziej urozmaicone i składać się z różnorodnych, jak najmniej przetworzonych składników. Następną ważną zasadą jest uregulowanie czasu i liczby jadanych posiłków. Dietę odchudzającą najlepiej oprzeć o 4 do 5 posiłków w ciągu dnia. Niezwykle istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy posiłkami. Przerwy pomiędzy posiłkami nie powinny być dłuższe niż 3-4 godziny. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Najlepiej spożywać je nie później niż godzina po wstaniu z łóżka. Kolację natomiast jadajmy nie później niż 2-3 godziny przed położeniem się spać. Nieodzownym elementem zdrowej, racjonalnej diety odchudzającej jest aktywność fizyczna. Rekomenduje się codziennie minimum 60 minut ćwiczeń o umiarkowanym natężeniu lub przynajmniej 30 minut intensywnej aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że każde zwiększenie poziomu aktywności fizycznej jest korzystne w redukcji masy ciała. Na zakończenie warto zaznaczyć, że redukcja masy ciała jest procesem długotrwałym, który wymaga konsekwencji w działaniu. Warto również skorzystać z pomocy dietetyka, który pomoże nam prawidłowo zbilansować jadłospis.